Witajcie moi drodzy, dziś porozmawiamy o masażu twarzy. Opowiem Wam o tym, po co tak naprawdę go stosujemy, jak wykonywać masaż twarzy, co on nam daje w tej codziennej pielęgnacji, ale też pokażę Wam świetny gadżet, który odkryłam stosunkowo niedawno. Także jeśli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam serdecznie do oglądania. Jeśli chodzi o masaż twarzy, to tak naprawdę poznałam go w czasach, kiedy studiowałam kosmetologię. I wtedy też uczyłam się, jak wykonywać taki masaż, poznawałam wszystkie kroki, ponieważ podejmując pracę w salonie kosmetycznym, musiałam wiedzieć, jak go wykonać, do czego on tak naprawdę służy i jak go zastosować podczas różnych zabiegów. Jeśli korzystacie właśnie z zabiegów w salonach kosmetycznych, chodzicie do kosmetyczki, do kosmetologa, to pewnie większość z Was spotkała się właśnie z takim masażem. Masaże są różne. Są takie, które mają nas zrelaksować, są też takie, które mają pobudzić naszą skórę do działania, ujędrnić ją. Są też takie, które mają zlikwidować opuchnięcia. I tak jak mówię, tych masaży jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale zapewne większość z Was słyszała i cały czas gdzieś zresztą pojawiają się na ten temat informacje, że bardzo popularne stają się automasaże. Czyli takie masaże, które możemy wykonywać w domu, podczas pielęgnacji, po pielęgnacji i nie tylko. To jest naprawdę świetna sprawa, jeśli chodzi o masowanie naszej skóry. I tak naprawdę ten masaż powinniśmy wykonywać podczas naszej pielęgnacji i po pielęgnacji, czyli w momencie, kiedy wykonujemy demakijaż, już powinniśmy stosować odpowiednie ruchy, które też pobudzą naszą skórę, pobudzą krążenie, też ta skóra zrobi się lekko czerwona, ale też pomoże nam taki masaż w tym, aby substancje aktywne z różnych preparatów lepiej się wchłaniały. No dobrze, masaż powinniśmy wykonywać również w momencie, kiedy właśnie nakładamy różnego rodzaju preparaty pielęgnacyjne na naszą twarz. Ale możemy też wykonywać masaż już po zakończonej pielęgnacji, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić efekty działania kosmetyków. Tylko tutaj pojawia się takie pytanie. Czy my naprawdę mamy na to czas teraz, kiedy większość z nas to kobiety zabiegane, takie, które w wieczornej pielęgnacji marzą tylko i wyłącznie o tym, żeby zmyć z siebie wszystko z twarzy i pójść spać albo się zrelaksować. Już nie będę tutaj wspominać na temat porannej pielęgnacji, kiedy wykonujemy ją dosyć szybko, staramy się ograniczać kosmetyki, musimy za chwilę wyjść z domu, trzeba zrobić jeszcze makijaż. No wiecie, o co mi dokładnie chodzi. Także wykonywanie takiego masażu w codziennej pielęgnacji no nie do końca jest komfortowe. Oczywiście zawsze znajdzie się taka grupa kobiet, która będzie miała na to czas i będzie poświęcać tej pielęgnacji naprawdę bardzo dużą uwagę, wykonywać wszystkie ruchy tak jak powinno się wykonywać i bardzo o to dbać. I super, ale niestety statystyki pokazują, że taka grupa kobiet to jest naprawdę niewielka grupa kobiet. Zresztą przyznam Wam się szczerze, że ja należę do tej grupy kobiet, która jednak lubi oszczędzać czas, lubi wykonywać wszystko, może nie w pośpiechu, ale z przyjemnością. Natomiast nie mam zawsze ochoty na to, żeby jednak robić ten masaż w tych wszystkich krokach, które są potrzebne. Czasami też po prostu zwyczajnie mi się nie chce i o tym zapominam. A tak naprawdę, żeby masaż twarzy, masaż naszej skóry przynosił jakieś efekty, powinniśmy go wykonywać codziennie i regularnie. To wtedy będzie miało jakiś sens. A tak niestety nie zawsze się da. I jakie ja tutaj mam dla Was rozwiązanie? Czyli coś, co tak naprawdę odkryłam stosunkowo niedawno, około 3 tygodnie temu i już Wam o tym wspominałam tutaj na moim kanale. A mianowicie masażer. Masażer ujędrniający, liftingujący do twarzy, który wprowadziła na rynek marka Yasumi. Niebieski, malutki, bardzo przyjemny, w ciekawym kształcie. Mowa tutaj, tak jak widzicie, o tym oto cudeńku, gadżecie masującym i oczyszczającym do skóry twarzy. Kiedy go zamówicie, przychodzi do Was w takim oto kartoniku. Na tym kartoniku macie po 2 stronach wypisane 2 kroki stosowania tego oto gadżetu. Czyli mamy krok pierwszy, oczyszczanie oraz krok drugi, masaż liftingujący. Dodatkowo w opakowaniu znajdziecie instrukcję obsługi, na której wypisane są wszystkie najważniejsze funkcje tego oto gadżetu, dodatkowo środki ostrożności, uwagi od producenta, jak go przechowywać, gwarancja itd. Macie również dodatkową końcówkę, która właśnie służy, jedna służy nam do masażu, druga nam służy do oczyszczania, oraz kabel zasilający. Bardzo często pytacie mnie, jak ładować ten gadżet. Ja to robię na dwa sposoby. W momencie, kiedy pracuję, mogę sobie podłączyć ten kabel USB do mojego komputera i wtedy bez problemu urządzenie mi się ładuje, pojawia się taka, zapala się taka czerwona lampeczka i kiedy ona już zgaśnie, oznacza to, że urządzenie jest naładowane. Drugi sposób to wykorzystanie ładowarki od iPhone'a. Jeśli macie ten telefon, to będzie to dla Was bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ wyjmujecie tylko z końcówki tej ładującej kabel USB, podłączacie kabel USB od urządzenia i też ładujecie, zapala się znowu czerwona lampeczka, jak zgaśnie, urządzenie jest gotowe. Co bym chciała Wam dzisiaj przekazać z takich danych technicznych, jeśli chodzi o to urządzenie? Po pierwsze, jest ono bardzo wygodne do trzymania w naszej dłoni. Naprawdę producent pomyślał o kształcie i o tym, żeby to było takie urządzenie komfortowe w użyciu, przyjemne i tak też jest. Nie wypada z dłoni, bardzo dobrze się trzyma i co jest fajne, przy pomocy tylko kciuka tak naprawdę możemy go sobie tutaj spokojnie włączyć, trzymając już urządzenie w dłoni. Druga ważna sprawa jest taka, że to urządzenie po około minucie wyłącza się. Czyli możemy tutaj sobie liczyć tak naprawdę kroki, tak jak ja to robię i zaraz Wam o tym opowiem, w stosowaniu i właśnie w liftingu czy też oczyszczaniu. Mamy dwie końcówki. Końcówki zakłada się i zdejmuje w bardzo prosty sposób. Mamy końcówkę ze szczoteczką, która jest dodatkowo jeszcze zabezpieczona dodatkową taką obudową przed zabrudzeniami, przed zniekształcaniem się włosia. Włoski są delikatne, niesamowicie delikatne i przyjemne. I też nie drapią naszej skóry. Kiedy będziecie używać tę szczoteczkę do mycia, zauważycie, że ten efekt jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. I druga końcówka, czyli ta końcówka masująca, ona składa się z takich 5 wypustek, na których znajdują się plastikowe elementy, bardzo, bardzo fajne. Jak przyciśniecie tę końcówkę do Waszej dłoni, do skóry, to zobaczycie, że ona się też odgina i to też jest bardzo ważne, bo tutaj będziemy kontrolować cały ten efekt ściągania skóry i masażu. No i też każda z tych końcówek oczywiście się obraca, to jest chyba, tego nie muszę Wam tłumaczyć, natomiast o to urządzenie też trzeba w odpowiedni sposób dbać i oprócz tego, że musimy je ładować, to też musimy je czyścić, czyli tak naprawdę po każdym użyciu końcówkę pod bieżącą wodę czyścimy wodą z mydłem, z jakimś środkiem myjącym, płynem, osuszamy, myjemy również, delikatnie przecieramy ściereczką, ręcznikiem, tutaj tą część, którą trzymamy i możemy spokojnie chować do szafki, korzystać następnego dnia. Ewentualnie możecie też sterylizować to urządzenie w razie potrzeby, jeśli będzie korzystać z niego kilka osób, na przykład przy użyciu myjki ultradźwiękowej. Ok. Jak długo trzyma bateria? Tak naprawdę bardzo długo. To pierwsze ładowanie to jest około 3 godzin, a później ładowanie naprawdę pojawia się z czasem i zauważycie ten moment, kiedy trzeba już naładować urządzenie, w momencie, kiedy ono już słabiej pracuje, kiedy te obroty są zdecydowanie mniejsze. No dobrze, teraz już wiecie, jak wygląda samo urządzenie. Możecie je zakupić oczywiście w sklepie internetowym, w sklepie detalicznym marki Yasumi w bardzo atrakcyjnej cenie. Myślę, że w przypadku innych urządzeń, które przeglądałam, oglądałam w ostatnim czasie, takich urządzeń masujących, ta cena jest naprawdę atrakcyjna, a mamy tutaj urządzenie 2 w 1, czyli urządzenie czyszczące, jak również urządzenie liftingujące, masujące. Nie musicie korzystać z obydwu naraz, możecie sobie korzystać oddzielnie z tych urządzeń albo też je ze sobą łączyć. Jeśli o mnie chodzi, to ja stosuję tylko i wyłącznie masażer. Wypróbowałam oczywiście szczoteczkę czyszczącą, bardzo dobrze sprawdza się na mojej skórze, jednak ja jestem tą osobą, która woli korzystać ze szczoteczek sonicznych, więc ta końcówka tak naprawdę do tego urządzenia nie jest mi potrzebna. Chociaż muszę tutaj podkreślić jedną ważną sprawę. Jeśli wyjeżdżacie gdzieś w jakąś podróż, jedziecie na wakacje, to tak naprawdę zabierając ze sobą to urządzenie zabierzcie również szczoteczkę, bo w tym momencie możecie zrezygnować z dodatkowego gadżetu, jakim jest szczoteczka soniczna, zostawić ją po prostu w domu, a macie tutaj dokładne oczyszczanie plus masaże. No i to, co jest ważne, masaż wykonujemy codziennie. Przez jak długi czas to będzie zależało od Was, ale takim optymalnym czasem to jest mniej więcej 10 minut, 10-15 minut i tyle powinniście poświęcić na to, żeby dokładnie wymasować twarz oraz szyję. Oczywiście możecie stosować ten masażer również w innych miejscach, na przykład na Wasz dekolt. Ja przetestowałam go na dekolt, nie do końca tutaj dobrze mi się sprawdza, być może też dlatego, że skóra tutaj jest troszeczkę inna, ale jeśli chodzi o twarz i szyję, rewelacja. I już Wam mówię, jak ja wykonuję ten masaż i też taka moja propozycja dla Was, jak Wy możecie wykonywać masaż przy użyciu takiego urządzenia. Od czego tak naprawdę zaczynamy? A mianowicie od dokładnego oczyszczenia skóry. No przecież nie będziemy robić masażu na makijażu, w pełnym makijażu. Więc najpierw wykonajcie te wszystkie najważniejsze ruchy w pielęgnacji, kroki w pielęgnacji, czyli demakijaż, tonizację, a następnie musimy mieć jakiś podkład, coś, na czym ten nasz masażer będzie się tak fajnie, przyjemnie ślizgał, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby masażer łapał naszą skórę i ją rozciągał. Nie, nie. Tutaj musimy podziałać liftingująco i ujędrniająco, ale też relaksująco. Więc najlepiej, jeśli zastosujecie serum o jakiejś formule oleistej, ewentualnie jakiś olejek, albo też taki gęstszy krem o fajnej, takiej treściwej formule. Ja mój masaż zaczynam od twarzy i zawsze od tej części, prawej części od mojego policzka i przechodzę kolejno na następne części. Dzielę sobie ten masaż na policzku na 3 części. Zaczynam od żuchwy i zawsze wszystkie ruchy, które wykonuję, są to ruchy do zewnątrz, na zewnątrz naszej twarzy, bo mamy ją przecież ujędrnić i zliftingować. Czyli przesuwam urządzenie od ust do ucha, po żuchwie i wykonuję to w trakcie tego jednego pełnego cyklu, czyli tak naprawdę powiedzmy tej minuty. Kiedy już urządzenie się wyłączy, przechodzę na środek policzka i tutaj znowu wykonuję ruchy przez minutę od ust do środka mojego ucha. Następnie przechodzę wyżej, czyli już tutaj przy kości jarzmowej idę od nosa w kierunku ucha. I to jest jeden policzek. Następnie przechodzę na drugi policzek i wykonuję te same ruchy. Przy okazji powiem Wam, że to urządzenie bardzo fajnie tymi swoimi wypustkami łapie skórę. I to jest taki przyjemny ruch, nie ma mowy o jakimkolwiek rozciąganiu, o takim intensywnym łapaniu naszej skóry. Tutaj też zwrócę uwagę, że to jest masaż skóry, to nie jest masaż mięśni. Masaż mięśni naszej twarzy jest zdecydowanie mocniejszy i musimy go już profesjonalnie wykonać. Nam zależy na tym, żeby pobudzić naszą skórę do działania, pomóc w wchłanianiu się kosmetyków w naszą skórę, pobudzić również krążenie, pozbyć się obrzęków i sprawić, że ta skóra zacznie się nam pomału do góry unosić. Czyli robimy jeden policzek, drugi policzek, następnie przechodzę na podbródek i tutaj wykonuję też taki ruch na podbródku w jedną i w drugą stronę, do góry i w dół. I to jest kolejny pełny cykl urządzenia. Później przechodzę na czoło i zaczynam nad jednym okiem, nad prawym okiem, później nad lewym okiem. Zawsze te ruchy muszą być na zewnątrz naszej twarzy, odrobinę do góry, żeby też podciągnąć lekko nasze powieki. I możecie też dodatkowo wykonać tutaj na środku naszej twarzy, podciągając, zaczynając od tutaj tak zwanej lwiej zmarszczki tutaj od miejsca pomiędzy brwiami aż do góry skóry. I ostatni krok, czyli szyja. Zaczynam zawsze za uchem, a tutaj jest też takie bardzo ciekawe miejsce, które fajnie relaksuje naszą skórę, więc tutaj odrobinę masuję za tym uchem i schodzę w dół i w górę, a później przechodzę już na tę tutaj widoczną część naszej skóry środkową, naszej szyi środkową i te ruchy znów muszą być podciągające, czyli ruchy do góry z każdej strony. Taki masaż zajmuje mi około 12-13 minut. Na początku wykonywałam go przed lustrem. W tej chwili robię już go gdziekolwiek, nie potrzebuję lustra, ponieważ znam te wszystkie ruchy i właśnie to jest fajne w tym gadżecie, że wcale nie musicie korzystać z niego w momencie, kiedy znajdujecie się w łazience. Mamy tutaj ogromną oszczędność czasu, więc na przykład możecie wykonać cały demakijaż i wieczorną pielęgnację, a następnie włączyć sobie film albo otworzyć książkę, czytać albo oglądać i dodatkowo jeszcze masować Waszą skórę. Możecie siąść przed komputerem, możecie rozmawiać się z rodziną, wykonywać wszystko to, na co macie ochotę, a ten masażer już będzie za Was działał. I dla mnie to jest rewelacyjne rozwiązanie dla osoby, która no nie lubi poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu jednak na stanie w łazience i tę pielęgnację. Lubi oszczędzać czas, wykonywać 10 czynności na raz, a podobno my kobiety właśnie tak mamy, że potrafimy wykonywać wiele czynności na raz, więc myślę, że ten masażer to jest świetne rozwiązanie. A dodatkowo dzięki temu, że mogę go ze sobą zabierać w różne miejsca i wykonywać różne czynności, też o nim pamiętam, żeby codziennie po niego sięgnąć. Co zauważycie podczas działania takiego masażu? To pierwsza i chyba najważniejsza sprawa. Skóra zacznie się delikatnie robić czerwona, pobudzona, cieplejsza i to jest normalny objaw, który musi wystąpić podczas takiego masażu, czyli pobudzamy tą naszą skórę do działania. Druga kwestia, na pewno ten masaż będzie dla Was przyjemny, ale pamiętajcie o tym, by po pierwsze nie dociskać mocno końcówki do Waszej skóry. Ona ma po niej sunąć, to ma być delikatne i przyjemne. Zauważycie też, że jeśli mocniej przyciśniecie końcówkę do skóry, to ona już nie będzie tak szybko działać, więc na początku musicie wyczuć troszeczkę ten masażer. Kolejna sprawa to jest właśnie to, żeby wykonywać ruchy powoli. Nie śpieszcie się. Nie chodzi nam o to, żeby jak najszybciej zacząć działać masażerem i jak najszybciej nim skończyć. Nie, ten masaż ma Was relaksować, ma być delikatny i ma być przyjemny dla Waszej skóry. Nie możemy jej rozciągać, naciągać. Tutaj mamy działanie pobudzające naszą skórę do działania, pobudzające krążenie i liftingujące. Po zakończonym masażu możecie oczywiście dodatkowo nałożyć sobie jeszcze pielęgnację. Ja tak robię, bo widzę, że podczas tych 10-15 minut, kiedy używam urządzenia właśnie masując moją skórę, preparat, który wcześniej nałożyłam, szybciej się wchłania. Dlatego też dodatkowo jeszcze po takim masażu dokładam sobie krem, ewentualnie nocną maseczkę, żeby wzmocnić działanie. Pewnie sobie pomyślicie, o dobra, o czym ona tam gada, działanie masujące, takie urządzenie, po co to komu, w ogóle zbędny gadżet i tak dalej. I ja zawsze do tego typu gadżetów podchodzę z przymrużeniem oka, aż do momentu, kiedy nie zauważę, że rzeczywiście pojawiły się jakieś efekty. I wiecie, jak najszybciej zauważyć efekty ujędrnienia skóry? Po pierwsze, chomiki. Tak. Tutaj ta skóra, która nam zaczyna z wiekiem już pomału zwisać, powiem to tak brzydko, opadać. Grawitacja działa, skóra nie jest już taka jędrna i tutaj w tym miejscu pojawiają się tak zwane chomiki. Ale drugi taki objaw mało jędrnej skóry zauważycie również w kącikach ust, kiedy na przykład nałożycie jakiś podkład i wtedy będziecie widzieć, że tutaj w tych miejscach ta skóra zaczyna się marszczyć do dołu. No właśnie, i teraz stosując ten masażer mniej więcej po 2 tygodniach, bo na początku ten pierwszy tydzień, no to ok, wprowadzamy dopiero coś nowego, ale po 2 tygodniach zaczęłam ja zauważyć te efekty właśnie tutaj, w tej okolicy. Wy wiecie, że ja już mam 35 lat, za chwilę 36 lat i o skórę muszę w odpowiedni sposób dbać. Do tej pory stosowałam przeróżne gadżety, bo marki kosmetyczne czasami dołączają na przykład jakieś berła do masażu, takie rolki masujące, szczoteczki, ale nic z ręką na sercu nie dało takiego efektu jak właśnie ten masażer stosowany 10-15 minut dziennie, codziennie w mojej wieczornej pielęgnacji. A po 2 tygodniach zauważyłam, że ten efekt tutaj, już taki lekko widoczny, zaczął się zmniejszać. W tej chwili już go nie ma. A tak jak mówię, minęły około 3 tygodnie. Oczywiście musicie wziąć tutaj poprawkę na to, że jeżeli jesteście starsze ode mnie i wasza skóra jest zapewne mniej jędrna niż moja, to takie efekty codziennego stosowania masażu twarzy mogą pojawić się później. To nie będzie po okresie 2 tygodni czy 3 tygodni, ale na przykład po 2 miesiącach. Ale ta systematyczność, codzienność i ten okres trwania wykonywania masażu jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Zapewne zapytacie mnie, do jakiej skóry, czy dla każdego, czy też nie dla każdego, komu można polecić. I tutaj powiem wam już od producenta, jakie są przeciwwskazania do wykonywania tego oto masażu przy użyciu tego urządzenia. Uwaga! Wrażliwa skóra. No tutaj bym powiedziała skóra taka nadwrażliwa, czyli w momencie, kiedy wasza skóra jest zaczerwieniona, podrażniona, wtedy rezygnujemy z tego typu masażu. Atopowe zapalenie skóry, czynny trądzik, rany, wypryski, oparzenia słoneczne, stany zapalne, łuszczyca, zakażenie skóry lub rak skóry, osoby zażywające leki steroidowe. I nie stosujemy urządzenia na takich obszarach, gdzie występują otwarte rany, gojące się rany, obszary skóry po zabiegach chirurgicznych oraz obszary zapalne. Mam nadzieję, że jest to teraz dla was jasne i tak jak wspomniałam na samym początku, ważne jest to, byście przeczytali dokładnie ulotkę, ponieważ tutaj znajdziecie wszystkie informacje, zalecenia producenta, przeciwwskazania, jak również macie tutaj 24-miesięczną gwarancję. Czy takie urządzenie to jest niezbędny gadżet waszej pielęgnacji? No oczywiście, że nie. Możecie nauczyć się technik masażu i wykonywać je tylko i wyłącznie przy użyciu waszych dłoni. W internecie znajdziecie całą masę informacji na ten temat, jak takie masaże robić, jak również filmy instruktażowe nawet na YouTubie. Więc możecie powiedzieć, ok, dobra, zbędny gadżet, więc tak naprawdę po co go stosować? Ale z drugiej strony, jeśli jesteście mamą i nie macie czasu na to, żeby przesiadywać w łazience, jesteście kobietami zapracowanymi lub też właśnie, tak jak ja, lubicie oszczędność czasu, chcecie o czymś pamiętać, żeby wykonywać to regularnie, czyli chcecie wykonywać ten masaż regularnie, ale no niekoniecznie chcecie siedzieć w łazience po godzinie i tam się bawić co i jak, to będzie rozwiązanie dla was. Dodatkowo mamy tą drugą szczoteczkę, czyli mamy też oszczędność w jednym gadżecie, oczyszczanie i masaż. Także zastanówcie się nad tym, czy rzeczywiście jest wam on potrzebny, czy też nie. Co nie zmienia faktu, że masaże twarzy bardzo dobrze wpływają na naszą skórę, na stan tej naszej skóry i warto zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście z takiego masażu nie zacząć korzystać, nie wprowadzić go do swojej codziennej pielęgnacji, na przykład wieczornej. Ja wam gorąco polecam, bo wiem, że taki masaż daje efekty, wiem, że te efekty widać regularnie stosując masaż. Widać, naprawdę, uwierzcie mi, to się dzieje na naszej skórze i ta jędrność tej skóry, ona się poprawia i tak jak masaże bardzo fajnie wpływają na całe nasze ciało, tak też będą działały na naszą skórę. Czy zainwestujecie w urządzenie Yasumi, czy też w jakiś inny gadżet, jakiekolwiek inne urządzenie, pomyślcie nad tym, żeby jednak zacząć wprowadzać te masaże do waszej, na na Waszą skórę, na Waszej codziennej pielęgnacji i z nich korzystać. Jestem bardzo ciekawa, czy zainteresowałam Was urządzeniem, o którym dzisiaj opowiadałam. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale też napiszcie, czy korzystacie już z technik masażu, czy wykonujecie takie masaże u siebie w domu, czy korzystacie z jakichś innych urządzeń, jakichś innych gadżetów i też dajcie mi znać, do jakiej grupy osób się zaliczacie, czy do tych konsekwentnych, które codziennie będą usilnie wykonywać masaż i dbać o to, żeby trwał on, nie wiem, pół godziny i robicie to przy pomocy Waszych dłoni, czy też jesteście, tak jak ja, osobami, które lubią jednak oszczędność czasu i wygodę i stawiacie bardziej na takie właśnie fajne, nowe, technologiczne rozwiązania. Kochani, tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawię Wam link w opisie do urządzenia, tego, które Wam dzisiaj pokazałam, bo bardzo często o to pytacie, więc przypominam, zawsze w opisie będziecie mieć wszystkie najważniejsze linki. Dziękuję Wam za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!